O systemach do ciągłego monitorowania glikemii często mówi się, że nie, że nie tylko monitorują glikemię, ale też leczą. Czy rzeczywiście można powiedzieć o nich, że to jest jak, że one działają tak jak lek? Z pewną świadomością mogę powiedzieć, że systemy monitorowania glikemii nowoczesne możemy powiedzieć, że są tak naprawdę też oprócz monitorowania glikemii, też lekiem. Glukometr, który już odchodzi szczególnie w populacji pediatrycznej do lamusa, to rzeczywiście był to system tylko monitorowania glikemii, ale punktowego. Jeden pomiar, który mówił, jak, jaki poziom glikemii jest teraz, aktualnie. Pacjent nie wiedział, jaki jest poziom glikemii przed pomiarem, ani jaki poziom glikemii po pomiarze. Wprowadzenie systemu ciągłego monitorowania glikemii, szczególnie systemu poprzez skanowanie. Jest to no, duży skok cywilizacyjny z tego względu, że pacjent oprócz aktualnych pomiarów glikemii również widzi trendy zmian glikemii. Jaka była przeszłość? Trendy zmian glikemii, czyli w kierunku hipo hiperglikemii, czyli ten system oprócz tego, że badał poziomy glikemii, to również był, stał się takim systemem edukacyjnym. Pacjent wiedział, jak działa na niego poszczególny wysiłek fizyczny, rodzaj wysiłku fizycznego, bo wiemy, że wysiłek fizyczny nie zawsze powoduje hipoglikemię, wysiłek bezlenowy powoduje hiperglikemię i wtedy niekoniecznie trzeba zmniejszyć dawkę insuliny, a nawet ustawić większą dawkę insuliny w czasie właśnie takiego wysiłku Jak dany posiłek, wielkość wysiłku wpływał też na poziomy glikemii. I ten system właśnie poprzez skanowanie, które niebawem zostanie refundowany, częściowo refundowany z 30% odpłatnością dla pacjenta, jest to ogromny skok cywilizacyjny, ponieważ, no, tak jak wspomniałam, jest też narzędziem takim edukacyjnym, który pozwala na lepsze wyrównanie glikemii, a tym samym również mniejsze ryzyko ostrych powikłań, a przede wszystkim przewlekłych powikłań w przyszłości. Natomiast system monitorowania glikemii poprzez skanowanie nie obejmuje pacjentów, aby bezpiecznie mogli żyć, aby bezpiecznie przechodzić przez swoją chorobę i aktywizować się w czasie swojego życia zarówno dzieci, jak i też osób dorosłych. Nie obejmuje pacjentów z nieświadomością hipoglikemii, jak sama nazwa brzmi, pacjent nie odczuwa objawów. Zapowiadających hipoglikemię. Skoro nie odczuwa, to też nie zmierzy sobie poziomu glikemii poprzez właśnie skanowanie. Dopiero system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym pozwala na wyłapanie wszystkich poziomów glikemii. O, właściwie taki system generuje co 5 minut poziom glikemii i pokazuje trendy zmian glikemii, ale dodatkowo jeszcze połączony z osobistą pompą insulinową, a więc pompa ma informację, jaki poziom glikemii jest. i w momencie, kiedy obniża się poziom glikemii, jeszcze jest w granicach normy, pompa insulinowa właśnie zintegrowana z systemem ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym zatrzymuje podaż insuliny. I to jest właśnie odpowiedź na, 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 na pani redaktor pytanie, czyli oprócz tego, że monitoruje glikemię, system monitorowania glikemii, połączeniu z pompą insulinową staje się lekiem. W ten sposób zapobiega jest prewencją hipoglikemii, szczególnie ciężkiej. W populacji pediatrycznej praktycznie dzięki tym systemom, które są refundowane do 26 roku życia i również pompy insulinowe, wyeliminowaliśmy całkowicie ciężkie hipoglikemie. To są, zdarzają się sporadycznie, może się w danym momencie coś zepsuło z systemem, ale tak naprawdę wyeliminowaliśmy w naszych um, oddziałach szpitalnych, e, diabetologicznych, pediatrycznych. Nie mamy dzieci, które, które przy, przyjeżdżały karetką, ścieżką hipoglikemią. Jeżeli mamy, to są dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, bądź jakiś no, okres, którzy są leczeni innymi sposobami, nie chcą jeszcze stosować tych nowoczesnych technologii, przyjeżdżają z powodu kwasicy ketanowej. I tu jeszcze chciałam dodać, że ta refundacja, o którą w tej chwili zapiegamy do, systemu, do sensorów systemu ciągłego monitorowania glikemii, pozwoli u pacjentów, którzy na przykład zakupują sobie już najnowocześniejsze pompy insulinowe, tworzy się taki, taka trochę pętla już zamknięta, bo oprócz tego, że pompa zatrzymuje podaż insuliny, jak poziom glikemii się obniża, również podaje takie inteligentne bolusy automatycznie bez udziału pacjenta, kiedy poziom glikemii zaczyna wzrastać. A baza, która jest stała, kiedy pacjent śpi, kiedy nie spożywa żadnych e, e, posiłków, zmienia się w zależności od poziomów e, glikemii, które płyną e, z właśnie z sensora do pompy insulinowej. Czyli tak naprawdę jakość Życia pacjenta znacznie wzrasta. Przede wszystkim spada. Właściwie wyzerowuje się lęk przed hipoglikemią, a wiemy, że hipoglikemia, ten lęk to jest naj, no, największa przyczyna y, niewyrównania cukrzycy, bo pacjent, który przejdzie ciężką hipoglikemię, to jest, opowiadają, że to są straszne rzeczy, mówią, że jakąś śmierć kliniczną przechodzili, wpadają do jakichś ciemnych dziur. Y, właściwie nie chcą nigdy doświadczyć już takiej hipoglikemii, dlatego też utrzymują poziomy glikemii powyżej normy. Czyli jest to oczywiście przyczynek do powstania przyszłości w przyszłości powikłań. Ale to co najważniejsze, no, ta nieświadomość hipoglikemii, ta ciężka hipoglikemia nie stosując, pacjent nie stosuje tego systemu ciągłego monitorowania glikemii z właśnie pompą insulinową, to jest to duże ryzyko zgonu. I szczególnie właśnie wśród młodych dorosłych między 20 a 35 rokiem życia, kiedy też pojawiają się ryzykowne zachowania, kwestia alkoholu, niestety od internistów, diabetologów mamy informację, że, że po prostu występują zgony. więc no, nie ma nic lepszego niż zastosowanie u, właśnie w tej grupie pacjentów z nieświadomością tych najnowocześniejszych technologii, dlatego zabiegamy u ministra zdrowia, jako my pediatrzy, yy, diabetolodzy, yy, współpracując. Przepięknie z e, internistami, diabetologicznymi, ale nasi pacjenci wchodząc w dorosłe życie również e, mieli te nowoczesne technologie i, 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 i były prewencją właśnie tych ostrych powikłań, a w przyszłości i przewlekłych powikłań. Także mówiąc krótko, rzeczywiście ten system ciągłego monitorowania glikemii połączony z pompą insulinową staje się lekiem. Panie profesor, powtórzmy, dla jakich pacjentów system monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym byłby najbardziej odpowiedni, dla jakiej nie można go zastąpić innym systemem. Nie powinno się go zastępować innym systemem do monitorowania? Czyli to zarządzenie, które mamy w populacji pediatrycznej, czyli jest to dla pacjentów z nieświadomością hipoglikemii leczonych osobistą pompą insulinową. Czyli Przedłużenie zarządzenia, które jest już istnieje w populacji pediatrycznej do 26 roku życia, aby mieli możliwość kontynuacji, właśnie ta grupa pacjentów, pacjentów z nieświadomością hipoglikem, pacjentów bardzo dobrze wyrównanych, bo nam nie chodzi o to, żeby poprawić tych źle wyrównanych do średnio wyrównanych, bo wiemy, że cukrzyca nie śpi nawet niewielkie poziomy glikemii bardzo no, i tak w przyszłości spowodują powikłania. Nam chodzi o to, żeby cukrzyca była bardzo dobrze wyrównana. Nana. Dlatego też... Yy, yy. Nie należy odbierać pacjentom, którzy są bardzo dobrze wyrównani, a wiemy, żeby być bardzo dobrze wyrównanym, to jest tak zwany tier time range, musi być powyżej 70, a nawet 90% i tylko ten system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym połączony z osobistą pompą insulinową daje możliwość tak dobrego wyrównania cukrzycy. Żaden inny system, który nie jest zintegrowany z pompą insulinową, nie pozwala pacjentowi wyrównać tak dobrze cukrzycy. Pani profesor ma nadzieję, że te systemy, które, które są dostępne do pacjentów do 26 roku życia, będą też dostępne dla starszych pacjentów, których już których już pani się nie opiekuje, bo już wychodzą z podpediatrii. Pani redaktor, jestem w 100% pewna. Współpracując z panem ministrem Miłkowskim od lat, liczne spotkania, ogromne zrozumienie ze strony pana ministra. Wiem, że ta niewielka grupa pacjentów, bo my mówimy tu o jakichś 1500 pacjentów powyżej 26 roku życia, oczywiście z każdym rokiem będzie ilość wzrastała, bo że pan minister zaopiekuje się tą grupą pacjentów i niebawem wprowadzi również rewundację właśnie tych systemów ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistych. U pacjentów leczonych osobistą pompą insulinową i z nieświadomością hipoglikemii. Bardzo mocno w to wierzę.